Cześć, dzisiaj kolejna bitewka przesłana przez Was, tym razem na Somę. Nie widziałem w akcji tego dedeczka. Wiem, że to jest jakiś odpowiednik Brytyjczyka, chyba kopiuj w klej. Może jakieś parę różnic tutaj ma. Większość rzeczy wygląda jak na Brytolu. No i dobrze, ciekawi mnie, jak tutaj kolega zagrał. Zobaczmy jeszcze losowanie lotto. No, wydaje się, że dedeki są lepsze tutaj po stronie zielonych, ale zobaczymy, jak będą grali. Ogólnie kiedyś dedeki brytyjskie były uważane za najlepsze ze wszystkich. Nigdy się za bardzo nie zgadzałem z tą opinią, ale no cóż, tak było, więc nie ma co temu zaprzeczać. Ogólnie, jak widzicie, charakteryzują się one dużą ilością dymów, beznadziejnymi sonarami, najgorszymi jakie są, i te dymiki są dosyć krótkie, torpedy dosyć wolne, o zasięgu słabym. Działka mają w miarę spoko. Ilość HP-ków, biorąc pod uwagę, że jest naprawka, w porządku. Są to dosyć małe dedeki, więc też jest fajne. Mogą dzięki temu być trudne do trafienia. No i bardziej służyły do walki na bliższe odległości, dlatego według mnie były no absolutnie nie nadające się do gry dla nowych graczy. Zwyczajnie każdy błąd mógł tutaj kosztować szybką utratę okrętu. Jak widzicie, te torpedy sobie ładnie wlazły, bez żadnego problemu. Matko jedyna, co ten gościu grał? Ja bym go dobił tutaj, nie wiem czemu. Kolega nie strzela, mógł sobie, no, trochę późna reakcja. Ten dym, nie trzeba było tak panikować, można było strzelić sobie ze trzy razy, ale Wargaming chciał go zabić, więc dostał dwa pożary na dzień dobry. No i teraz sobie zobaczcie, jaki króciutki dymek, gdzieście. Prawie się w ogóle nie rozpylał, tak krótko to działa. No, tak jest, tak jest, więc te torpedowanie, no jak na bota. Poszło jak na bota, bo to nie są jakieś turbo, nie wiadomo jak dobre torpedy. Więc gościu tam zasnął chyba za sterami. No cóż, obudził się. A w międzyczasie szybka strata dedeka. Tak więc też to lubię, jak my coś pompujemy ostro, a team ostro wyrównuje szanse dla przeciwników, tracąc okręt za okrętem. Też to lubię. No ale co zrobić? Tam Jean-Bart widać, że też już ledwo dyszy. I jest brany kap B. Teraz się kolega zorientował. Więc też bym tutaj nawrócił na kapa, bo można od razu złapać tego dedeka. No te torpedy dla mnie zbędne, no bo szanse, że to trafi, to tylko jest fart. Lepiej było poczekać. Tym bardziej, że przeładowanie, jeszcze jakbym miał szybkie przeładowanie, no to nie. Ale 2 minuty, więc one się mogą przydać, jak tutaj zaraz będzie walka na przykład. No właśnie. Jager bardzo groźny, jeśli chodzi o torpedy. Masakrycznie dobre. No i zobaczmy, jaka tutaj będzie walka. Jeśli chodzi o ostrzał, to oczywiście Jager jest słaby. Zobaczcie, jakie szybkie są te torpedy. Kolega wyminie? Nie. O właśnie. I zobaczcie, kolejne pięknie idą. Też dostanie. O, tutaj Jager zrobił dobrą rzeźnię torpedową. Nie widać, że kolega już niewiele hapsa ma. Jeśli chodzi o ostrzał, o, dobrze jest, że kolega strzela tutaj po całości okrętu, bo wtedy można brać tutaj hit points z wszystkich sekcji, a nie tylko z jednej.
Więc tutaj strzelanie jak najbardziej na plus. Nie wzięcie tych dwóch torped by pomogło. Tej pierwszej mógł uniknąć. Trzeba było oczywiście odkręcić w drugą stronę i by dało radę. Ta druga już była trudniejsza do uniknięcia. Oczywiście sonaru nie było, też by się przydał. Zawsze byłoby trochę więcej czasu na reakcję, ale ogólnie te torpedy Jagera są naprawdę wyborne. Bardzo dobre. Ciasno idą i są mega szybkie. Czas na reakcję też nie jest zbyt duży. Nie ma go za wiele, więc jedne z najlepszych torped w grze jak dla mnie. Szkoda, że nie mam tego DDK. No, myślę, że zabawa na nim byłaby interesująca. 3000 hapsa, jeszcze 3 naprawki, już jedna powinna pompować i pompuje. No tak czy siak, mimo przejęcia tych dwóch torped, dedek przeciwnika pod wodą, więc tak naprawdę kolega zniszczył dwa całe okręty, całego Jagera i całego pancernika, więc już jest całkiem duży udział, jak 1/3 floty została zniszczona przez jeden okręt. To wygląda dobrze. Mimo wszystko. No jak wiadomo, no nie da się wszystkiego uniknąć, wszystkich błędów. Trzeba w bitwie ileś ich popełnić. Oczywiście ten, kto popełni mniej, ten wygrywa najczęściej. Dwa dedeki, to jest kłopot. Nie wiem, czemu kolega teraz tak pływa trochę bardziej z tyłu, chyba że gdzieś mu tutaj coś pokazują. Tak, ten się wycofuje. Oczywiście opcja bronienia dwóch kapów, żeby wygrać. Taka se, lepiej rozwalić dedeki, które się dają tak wykrywać. To jest naprawdę spory błąd tutaj. No ja bym cisnął na tego dedeka. Cisnąłbym na niego, oczywiście odpalił sobie tutaj naprawkę. Jakbym był już bliżej, nie odpalałbym już nawet sonaru, bo się gościu wypluł ze wszystkiego. Tutaj widać, proszą, żeby go wyspocić. Duncan sobie czeka na wyświetlenie ofiary. Sonar, tak jak mówię, na tego dedeka nie jest potrzebny. Oczywiście może być przydatny, jeśli jest tu też drugi dedek i torpeduje. No, łatwo dał się wykryć, więc można sobie rozpocząć operację. Klepka, ta chyba salwa pójdzie właśnie, no właśnie, nie będzie trafiona już. Moje oczko już to widziało, że gościu na hamulcu był. No ja bym użył, o właśnie, w ostatniej chwili ta RK była użyta. Delikatnie spóźniona reakcja. Można było jeszcze ocalić tam troszkę hapsa. Minimalnie, ale zawsze. No najważniejsze, że kolejny dedek pod wodą, a więc już pół floty rozwalone. Lucky, nie lucky. Liczy się efekt. No cóż, jak widzicie, ja już tutaj nawet przy celowaniu, jak sobie na spokojnie oglądam, to jestem w stanie wypatrzeć. Trzeba obserwować dedeki, bo już tyle tysięcy walk, co miałem. Najważniejsze jest, jeśli traficie na kogoś, kto troszkę ogarnia, to on będzie manewrował prędkością. Będzie manewrował okrętem i będzie jeszcze tutaj sobie na prędkości was starał się oszukać, czyli będzie zwalniał. Są tacy, którzy zwalniają na przykład na stop, więc okręt się prawie zatrzymuje, oni potem znowu ruszają. Lepiej jest zwalniać gdzieś na 1/4, żeby ten okręt jednak płynął. Wtedy przeciwnik może myśleć, że jednak będziecie stali i strzeli salwę, która pójdzie za wami. Więc tutaj trzeba sporo kombinować, dużo machać tutaj właśnie, jeśli chodzi o prędkość. I starać się korzystać nie tylko z fulla, ale z 3/4, 1/2, 1/4. Po to właśnie, żeby przeciwnik nie mógł się za dobrze wstrzelić. Jeśli macie bardzo szybko strzelającego dedeka, też warto obserwować tor lotu pocisków, jak one się zachowują przy salwie, czy lecą tam, gdzie trzeba, czy nie. No to są takie już szczegóły, ale one decydują właśnie potem o tym, czy
wygracie pojedynek, czy nie, czy wygracie z jaką ilością HP-ków jeszcze wygracie. Tutaj na przykład te torpedy na punkt wyjścia Dedeka, który w 90% będzie tędy płynął, dla mnie jak najbardziej mają sens. Znowu się kończy sonar. No właśnie, Dedek tutaj podpłynął. 2800 HP czy 600? To tak naprawdę jest ilość HP, którą może ten okręt stracić na salwę. No taka sytuacja nieciekawa. O! Tylko, że przeciwnik ma tyle samo. A, dostał torpy, nie mogę. O, rany. Te ostatnie torpy, no na czuja. Trochę wlazły. To tak przypadkowo, ale nawet jakby nie weszło, kolega był w lepszej sytuacji, miał wcześniejsze wykrycie. Nie wiem też czemu, no chyba, że już widział, że te torpedy go zabiją. Mógł zacząć strzelać szybciej i też skończyć go z dział, samemu też siedząc później już w dymie. Całkiem ciekawa bitwa. Dwa okręty zżarte całe, dwa dedeki zatopione. No na pewno wyciąg. Co by tu nie mówić, no ten dedek zrobił, dzięki niemu to wygrali, więc bitwa dosyć ciekawa. Nie wiem, jak wam się podoba, nie wiem, czy gracie w ogóle brytyjskimi dedekami, jak tak możecie napisać, jakie macie strategie, co w nich lubicie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!